Wyobraź sobie następującą sytuację. Jesteś na koncercie, jesteś organizatorem tego show. Informujesz bramkarzy, by zaraz zaczęli wpuszczać ludzi na płytę. Wszystkim oczywiście zależy, by znaleźć się pod barierkami. Bramkarze bez sprawdzania rozstępują się raz na 10 sekund i raz na 30 sekund. Za którym razem wbiegnie więcej ludzi? To oczywiste, że gdy przejście otwarte jest dłużej, to dostanie się do środka więcej ludzi. Tak samo jest ze światłem i czasem naświetlania. Cześć, jestem Rafał i na tym kanale dzielę się swoją fotograficzną wiedzą. Wyjaśnijmy sobie, czym jest czas naświetlania i migawka. Czas naświetlania nazywany jest czasem otwarcia migawki. Migawka to takie wrota w aparacie. Światło przeleciało już przez obiektyw i znajdującą się w nim przesłonę. By dotrzeć do matrycy, czyli elementu, który zmienia światło w informacje elektroniczne, światło musi przedrzeć się przez migawkę. Migawka, niczym kurtyny w teatrze, zasłania matrycę przez większość czasu. Kurtyny podnoszą się tylko w momencie robienia zdjęcia i robią to w wyznaczonym przez nas czasie. Wróćmy na moment do koncertu i bramkarzy. Masz możliwość wyznaczyć bramkarzom czas, na który muszą się rozstąpić i wpuścić ludzi. Masz wyznaczyć taki czas, by wypełnić salę co do jednego miejsca i ani jednej osoby ponad to. To trudne, ale nie niemożliwe. W fotografii wyznaczasz migawce czas, w którym podnoszą się kurtyny i światło dociera do matrycy, czyli do sensora. Masz wybrać taki czas, w którym zdjęcie zostanie naświetlone odpowiednio, ale nie zostanie prześwietlone. O ile na koncercie potrzebujesz minut, by napełnić salę koncertową po brzegi, o tyle w fotografii są to ułamki sekund. Długim czasem naświetlania możemy nazwać czasy powyżej 1,6. Jedna pełna sekunda to bardzo długi czas naświetlania, który daje nam bardzo jasny obraz. Czasy wykorzystywane przy pełnym słońcu to na przykład 1,500, 1,000, 1,4000, a czasem nawet i krótsze. Skracając czas otwarcia migawki, możemy zmniejszyć ilość światła, które dostanie się do sensora. Czyli wychodzi na to, że jeśli mamy mało światła, to wybieramy długi czas naświetlania, a jeśli mamy tego światła dużo, to ten czas skracamy. To ponownie dosyć duże uproszczenie. Wszystko ma swoje efekty uboczne. Otóż czas naświetlania wpływa nie tylko na ilość światła dostarczanego do aparatu. Decyduje też o rozmyciu lub zamrożeniu ruchu. Spójrzmy na Usaina Bolta. Ten człowiek w ciągu 1,6 sekundy przemieszcza się o 17 cm. Stojący mężczyzna w tym czasie nie poruszy się wcale. Co nam daje taka informacja? Jeśli wybierzemy czas naświetlania 1,6 sekundy, to stojący człowiek będzie ostry, a Usain będzie totalnie rozmyty. By zamrozić jego ruch, musimy skrócić czas naświetlania tak, by wybrać taki, podczas którego jego przemieszczanie będzie niezauważalnie małe. Gdybyśmy zrobili zdjęcie Usainowi z czasem naświetlania 1,4 sekundy, to w tym czasie pokonałby mniej niż 3 mm. Nikt z nas nie zauważyłby tego ruchu na zdjęciu. Będziemy mieli wrażenie, że ruch został zamrożony, a postać jest ostra. Zastanówmy się nad sytuacją odwrotną. Spójrzmy na to zdjęcie. Dziecko zakręciło kołem fortuny, a ja zrobiłem zdjęcie. Nawet nie widać, że koło fortuny się kręci, bo dobrałem taki czas naświetlania, że ten ruch zamroziłem. Zrobiłem więc drugie zdjęcie, w którym czas naświetlania starałem się dobrać na tyle krótki, by ludzie na zdjęciu pozostali ostrzy, ale na tyle długi, by pokazać, że koło jest w ruchu. Bum! Oto zdjęcie, które opowiada historię. Udało się zamrozić ruch osób na zdjęciu i podkreślić ruch koła fortuny. Czasu naświetlania można więc z powodzeniem używać do przekazywania historii i pokazywania ruchu na zdjęciu. Ostrzegam, że naprawdę trudno idealnie dobrać czas naświetlania. Tym trudniej to zrobić, gdy musimy panować nad własną ręką. Trzymając aparat, musisz wziąć pod uwagę, że twoja ręka się trzęsie. Niektórym trzęsie się mniej, niektórym bardziej. Zazwyczaj jest to ruch niezauważalny i nie bierzemy go pod uwagę. A powinniśmy. Przy czasach dłuższych niż 1,125 sekundy może się zdarzyć, że zdjęcie będzie nieostre. Wynika to niestety z ruchu naszej dłoni. Rozwiązania są trzy. Możesz spróbować zablokować aparat w taki sposób, by się nie ruszał. Dzięki temu unikniesz niepożądanego rozmycia, ale aparatu będziesz musiał używać na statywie lub zapanować nad trzęsieniem się rąk. To pierwsze ogranicza swobodę, to drugie jest po prostu trudne. Druga metoda oparta jest na skróceniu czasu naświetlania do poziomu, w którym nasze trzęsące się ręce nie wpływają na drganie aparatu. To najprostsza metoda,
ale odbiera nam szansę na zdjęcia z długim czasem naświetlania z ręki. Trzecie rozwiązanie oferuje nam technologia. Sporo nowych aparatów, głównie bez lusterkowców, wyposażono w stabilizację matrycy. Matryca wisi na magnesach lub sprężynach i redukuje drgania spowodowane przez nasze dłonie. Dzięki tej technologii mogę robić zdjęcia z ręki z długim czasem naświetlania. Z drugiej strony należy pamiętać, że jest to rozwiązanie dosyć kosztowne i wpływa też na gabaryty aparatu. Podsumujmy. Wiesz, że im krótszy czas naświetlania, tym mniej światła dostanie się do matrycy. Wiesz też, że czas otwarcia migawki wpływa na rozmycie i zamrożenie ruchu. Dostałeś też trzy propozycje rozwiązujące problem trzęsących się rąk. Mam nadzieję, że wytłumaczyłem Ci, jak działa czas naświetlania. Jeśli chcesz dowiedzieć się więcej, to wpadaj na otwartą grupę na Facebooku, która jest przestrzenią do zadawania pytań, opiniowania zdjęć i szukania inspiracji. Link do niej znajdziecie w opisie. Zapraszam Cię też do subskrypcji kanału, polajkowania filmu i sprawdzenia pozostałych filmów na moim kanale. Trzymam kciuki za Twój fotograficzny rozwój. Powodzenia i do zobaczenia.